ten moment, kiedy należy odpowiedzieć Krzysztofowi Stanowskiemu na te bezczelne, nikczemne materiały, które publikuje. Chciałem Cię w tym miejscu, Stanowski, zapytać, jak to jest, że tak bardzo przeszkadza Ci Andrzej Zieliński, który odsiedział wyroki i chce wrócić do społeczeństwa, zająć się legalnymi interesami, bo ma taką możliwość. Jak to jest, że tak bardzo Ci to przeszkadza i odbierasz mu takie prawo, a jednocześnie nigdy nie słyszałem, abyś takie prawo odbierał zawodnikom Gromda. Ajax 4, dziękuję bardzo za Prima. Do wspólnika, którzy również, myślę, że w większości są po wyrokach, są kryminalistami. Dlaczego nigdy na ten temat nic nie powiedziałeś? Mało tego, ty tą galę promujesz na swoim kanale. Że nagle stanął z życia publicznego, bo jest gdzieś zakopany w lesie za to, co powiedział. Nitrojor, dzięki za Prima, mrugnął. Czemu nigdy ci nie przeszkadzało, że twój wspólnik robi tą galę z pospolitym przestępcą, który odsiadywał wyroki za pospolite przestępstwa? Dostałem skarpetki. I krzywdził również ludzi. Dzień mi uratowała przyjaciółka, która dała czekoladę z kokardką. Pozdrawiam. O. Świetnie się bawię. To miłe. Pozdrawiam. Wszystkiego najlepszego. Z nim normalnie wywiady. Ty promujesz tę galę. I jak to jest, że Andrzejowi Zielińskiemu odbierasz takie prawo? A czym jest Gromda? Dobra mała pomyłka, on ma minus 100 IQ, pozdrawiam i JTB Acigo. Aha, biją się na pięści gołe. Okej. Donda chyba, a rozumiem. To jest pojebane akurat, bicie się na pięści kurwa gołe. Ja nie mógł tego oglądać tak szczerze, bo ja jestem mało odporny na takie rzeczy. Przerażam jest coś takiego. A innym przestępcom nie tylko tego prawa nie odbierasz, ale ich promujesz. Kanalio, ty potrafiłeś wykorzystać własne dziecko do robienia sobie zasięgów na wielkiej aferze pedofilskiej, którą ujawnił Sylwester Latkowski. Zrobiłeś sobie zdjęcie ze swoim synem na tle Zatoki Sztuki, by ośmieszyć, wykpić wielką pedofilską aferę, na skutek której kilkunastoletnia dziewczynka targnęła się na życie. I ty śmiesz powiedzieć, że ja jestem złym ojcem? Kochamy cię, multi. Dzięki, pozdrawiam. Kiedykolwiek stwierdziłem, że ja popieram popełnianie przestępstw? Nigdy czegoś takiego nie powiedziałem. Ale jeżeli ty nie rozróżniasz tego, że ja potrafię dać komuś drugą szansę do tego, czy ja popieram przestępstwa, no to znaczy, że ty jesteś intelektualnie ograniczony. To Borek reklamuje Gromdę na ich kanale. Okej. Mówisz o gradacji grzechów. Chcesz być taki mądry. Wymieniasz Mengele, wymieniasz Stalina w kontekście Andrzeja Zielińskiego. No powiedz mi, czy ty jesteś pierdolnięty już do reszty? Czy ty w ogóle słyszysz siebie? Czy ty słyszysz, kogo do kogo ty porównujesz? Stalina? I ten zmyślony mail, gdzie początkowo człowiek pisze, że nic nie wie, nic nie pamięta. Kacejulka, ale bym cię teraz zeżnął. Co on gada, kurwa? Marcinek, dzięki za pytot. Tym mówi, że jacyś ludzie powiedzieli, że pozdrowienia od Słowika, no przecież tak naciągane historii, no to tylko jakieś dzieci są w stanie chyba naiwne uwierzyć w tak naciągane historie. Tobie w tym wszystkim chodzi tylko jedno. O to, o co chodziło ci od zawsze. O twoją próżność, chęć zasięgów, popularności i zarabianie pieniędzy. To nie jest nic złego zarabiać pieniądze, ale zarabiać za wszelką cenę, to już tak. Najman, czy ty się słyszysz? Właśnie robisz to, co zarzucasz mu. Zarabiasz za wszelką cenę, kurwa. O kurwa. Ty swoje dziecko potrafiłeś wystawić do zdjęcia na tle galerii sztuki, gdzie dokonywały się rzeczy straszne. Skasowałeś to zdjęcie, ale w internecie nic nie ginie. Chodzi ci tylko o to, że konferencja MMA VIP odbiła się bardzo szerokim echem i chciałeś się pod to wszystko podpiąć. Włożyć tam kij. Tylko zapomniałeś, że ludzie rozsądni, inteligentni potrafią twój cynizm zdemaskować. Zerka na kartkę, nie? Jak sobie myślę, że w tych swoich wypowiedziach ty się próbujesz wcielić w rolę chyba Boga. To ty, kim ty w ogóle jesteś, że ty masz prawo
mówić, który przestępca ma prawo wrócić do społeczeństwa i walczyć na galach Gronda Uborka, a który przestępca po odsiedzeniu wyroku nie ma prawa wrócić do społeczeństwa i nie może funkcjonować w organizacji MMA VIP. Kim ty jesteś? Papieżem? Bogiem? Halo? Kurwa mać, no! Do tego trzeba dodać, że również telewizje i różnego rodzaju media, które tak usilnie teraz piętnują Andrzeja Zielińskiego, no, kurwa, głupia. Przecież kręcą również filmy o gangsterach, z których zarabiają. Powstał tak. Ja pierdolę, czy on właśnie porównuje film o gangsterach, kurwa, do prawdziwej gangsterki? Kurwa mać. Ja pierdolę, to są jebani aktorzy. Kurwa, nie wiem, stary, jak są filmy wojenne opowiadające historię, to co, promujesz, kurwa, wojnę? Ja pierdolę, przecież tam zarabiają, kurwa, ludzie, którzy żyją z filmów, jakby interesują się film, jakby wiesz, no, kinematografią i w ogóle, kurwa, artyści. Co on gada, kurwa, w ogóle? Taki film Alfabet Mafii, gdzie również na tym filmie zarabiali. Jest kręcone są kolejne sezony. No i kurwa zarabiają, normalni ludzie kurwa zarabiają na tych filmach przecież. Z panią Dagmarą, która również została skazana prawomocnie za sutenerstwo. W tym jakoś media nie widzą problemu, tak? Ale widzą w tym, że człowiek po wyroku, gdzie odsiedział, chce rozpocząć nowe legalne życie. Jesteś bezwstydnym atencjuszem. Musiał spojrzeć, jak to zwyzywać. Wykorzystać do tak haniebnych celów, jakim jest robienie sobie zasięgów popularności na tragedii, jaką spotkała tą dziewczynka Knight, która targnęła się na swoje życie i popełniła samobójstwo. Na koniec to Bóg będzie oceniał, kto jest dobry, czy kto jest zły. Czy ten porównuje bossa mafii z lat 90. do jakichś chłopaczków, co wyroki mieli jedynie za pobicia i handel narkotykami? No, chyba tak. Chyba tak. Kto będzie mógł wstąpić do raju, a kto nie. Ale to nie będziesz ty, Stanowski. A próbujesz się w taką rolę wcielić. Czy ty wiesz o tym, że nauka kościoła katolickiego mówi o tym, że trzeba wybaczyć i tak... Jezu... Wylącz to, nie promuj. Najman, przestań sobie, kurwa, wycierać wiarą, kurwa, mordę, bo to wstyd w chuj, nie? Wstyd przynosisz. Naprawdę, taki wstyd, kurwa, przynosisz, że... Później, kurwa, wszyscy myślą, że takie właśnie zjemy, nie? Ja pierdolę. Spokój się, kurwa. Dać szansę. Papież wybaczył Ali Akczy swoje... Kurwa, ale on swojemu sprawcy wybaczył, bo miał do tego pełne prawo, bo kurwa... Ja pierdolę. No zaraz mnie pojebie, nie? Do kogo on, kurwa, porównuje w ogóle? No, kurwa, głupia. Mówisz w tym nagraniu, że on miał prawo, bo to jego dotyczyło. Papież to był ojciec wszystkich katolików i wskazywał im, jak należy postępować. Boże, przepraszam cię. Przepraszam cię, że się unoszę. Nie powinienem. Pan Jezus na krzyżu wybaczył łotrowi, który umierał na krzyżu również obok, który się na koniec nawrócił. Pan Jezus powiedział mu, jeszcze tego wieczora znajdziesz się ze mną w raju. Czy ty rozumiesz, na czym polega wybaczenie i danie drugiej szansy? Każdemu człowiekowi należy się szansa. Jeżeli z niej nie skorzysta, Polskę, to że ten jest z Częstochowy. Ale jeżeli ktoś odsiedział wyroki i chce wrócić do społeczeństwa i legalnie zarabiać, a ma taką możliwość, to dlaczego ma tego nie zrobić? Bo ty się na to nie zgadzasz? Michał, spokojnie, to tylko ludzka ambea. Ja w przeciwieństwie do ciebie uważam, że wszyscy ci, którzy odsiedzieli te wyroki i chcą... On nie oglądał tego materiału. Przecież Stanowski tam mówił, że podobno oni jeszcze mają zarzuty chyba, tak? On jest marionetką i ma scenariusz napisany, by grać na emocjach mniej inteligentnych. Wbrew pozorom to jest dobra kontra, by powdarzyć prawdomówność Stanowskiego. Mhm. Nie ma znaczenia, ze pierdoli głupoty, bo ludzie to kupią. No, na pewno ktoś kupi. Na 100% ktoś kupi. Nowe życie, powinni taką szansę dostać. Tobie nie kierują żadne takie przesłanki, ani merytoryczne, ani moralne. Tobą kieruje tylko i wyłącznie cynizm. Cynizm, jeszcze raz cynizm i chęć za wszelką cenę zbudowania sobie zasięgów i popularności. Tyle ode mnie.
Śmiesznie. O kurwa! Śmiesznie to brzmi z jego ust. Straszne to jest. Serio straszne, jak on nieudolnie próbuje manipulować.